Na zakończenie jeszcze jeden polski komiks z wydawnictwa Widnokrąg. Taka seria, miniseria kryminalna. No właśnie, Kot. Kot. I pierwszy zeszyt Żona dyplomaty, a drugi zeszyt ma tytuł Strzały na Służewcu. Tak, no i muszę przeczytać. Słuchajcie, jest porucznik Bogusław Klaudiusz Kot. Z kim on się to kojarzy? I w ogóle mamy to, to jest seria milicyjno-kryminalna. Tak, akcja dzieje się za czasów za PRL-u. I mamy naprawdę utrzymany kapitalnie ten klimat, ale tak, kojarzy nam się z kapitanem Żbikiem, tylko teraz mamy kota, Żbik. No myślę, że tutaj nawiązanie jest nieprzypadkowe. Za scenariusz odpowiedzialny jest Michał Rzecznik, a za rysunek Leszek Wicherek. Michał Rzecznik, który wchodzi w skład grupy Machine, to jest grupa specjalizująca się w eksperymentowaniu komiksem i jakby ma to wpływ, ponieważ odnoszę wrażenie, że znaczy, nie chcę tutaj ujmować kreatywności pana Leszka Wicherka, aczkolwiek podejrzewam, że jest to możliwe, że Michał miał tutaj również wpływ na to, że mamy takie specyficzne kadrowanie. Bardzo są takie ciekawe rozwiązania użyte, chociażby w drugim zeszycie. To od razu tego powiem, bo w sumie to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym komiksie. Mamy bardzo fajną rozkładówkę, gdzie mamy dwójkę bohaterów siedzący w samochodzie i mamy, wiecie, takie są rzuty z każdej strony, z góry, z boku, z przodu, z tyłu. I mamy takie rzuty samochodu, że to wygląda jak taki rysunek techniczny. Natomiast później spotyka się dwóch bohaterów i mamy, wyobraźcie sobie, całą białą stronę, ten samochód. I tło jest widoczne tylko tam, gdzie jest jakby cień. Że oni wyglądają jakby troszeczkę jakby stali w śniegu. Wiem, jak to dziwnie brzmi, ale są bohaterowie, którzy stoją w próżni, w bieli, ale tam, gdzie oni rzucają cień, tam, gdzie powinien być ich cień, to w kształcie tej sylwetki jest właśnie tło, czyli trawa, bruk i tak dalej. No niesamowite motywy. I tutaj jest mnóstwo takich środków artystycznych, bardzo takich zabaw, ciekawych zabaw formą, kadrowaniem, że tutaj jakiś podział pionowy, podział poziomy, żeby podkreślić zakłopotanie albo taką jakby porządek, że tak powiem, na stronie. No, nie mogę powiedzieć, do czego nawiązuję, bo poszłyby małe spoilery. W każdym razie żona dyplomaty, pewien dyplomata dostaje, taki dyplomata z wąsem, nie? Czasy PRL, no, kolej z wąsem, dostaje pogróżki, że ma zapłacić 150 tysięcy. Tyle to było wtedy złoty? 150 tysięcy w sumie. Szymon, umiałbyś to policzyć? No za czasów PRL, to jeszcze były takie... Ojejku, tutaj podejrzewam, że to jest rok 66. To była kupa forsy, tak? Szymon podpowiada, że to była kupa forsy. Ja nie potrafię tego tak przeliczyć w pamięci. Później były nowe złotówki i tak dalej. W każdym razie kupa forsy, musi zapłacić, ponieważ ktoś porwie jego piękną żonę. I nie może z tym iść na milicję. Ale to jednak to robi. Idzie na milicję i tutaj do akcji wkracza Bogusław porucznik, Bogusław Klaudiusz Kot, który musi w jakiś sposób pomóc temu dyplomacie. To też zrobi. Ogółem komiks jest dosyć krótki, bo to są dwa zeszyty, ale no klimat jest niesamowity. Powiedziałem już o tych środkach artystycznych. Powiem jeszcze, że w każdym zeszycie mamy jakby taką wstawkę, to ona trochę przypomina takie, wiecie, reklamy w zeszytach amerykańskich, że te komiksy amerykańskie na przykład z superbohaterami, no wyglądają tak, że tych stron jest dużo więcej niż komiksu, ponieważ co drugą stronę mamy reklamy jakichś, nie wiem, gum czy ciuchów, czy Luna Parku, czegokolwiek. I tutaj mamy akurat na przykład, jest plakat, który stronę wcześniej widzimy na takim słupie betonowym. Na tym plakacie jest napis przegląd filmów Jerzego Skolimowskiego w twoim DKF-ie. Jest taki no, rysunek stylizowany właśnie tamte klimaty. W innym zeszycie, w drugim zeszycie mamy na przykład okładkę książki, którą czytam w pewnym momencie. Jeden z bohaterów, Ernest Hemingway, 49 opowiadań w twojej osiedlowej bibliotece. No oprócz tego architektura, ubrania, samochody, takie wiecie, meble, przede wszystkim wystrój wnętrz, to w jaki sposób
pomieszczenia były malowane, albo grzałka do tego, żeby sobie zrobić wrzątek i zalać herbatę. No niesamowity klimat. Myślę, że to jest rzecz. Polacy będziemy płynąć na tym jeszcze nie raz, nie dwa. Będą filmy, które będą przypominać ten sentymentem tamte czasy, tamte klimaty. Na tamte czasy przypada młodość naszych rodziców, więc mi się wydaje, że przez wiele, wiele lat jeszcze będziemy mieć właśnie powroty takie nostalgiczne w różnych dziełach kultury i popkultury. No w każdym razie pod tym względem bardzo fajny klimat, rewelacyjnie się to czyta i polecam serdecznie. Króciutki komiks, 2 zeszyty. Jeszcze tylko powiem o rysunkach Leszka Wicherka, przepraszam. No one są nierówne. Kreska, znaczy szata graficzna alternatywna. Dlaczego nierówne? Ponieważ jednym razem pokazuje swój warsztat, że potrafi, ale innym razem widać w jakimś kadrze, że narysował, nie do końca wyszło, ale jedzie dalej, trzeba robić. Na tym polega też, wiecie, urok rysowania komiksów, że znaczy to, co teraz ja zrobiłem, to jest też z drugiej strony takie trochę czepianie się i ja przepraszam, że coś takiego robię. Chciałem po prostu na konkretnych przykładach powiedzieć, na czym polega jakby ta nierówność, ale ona nie przeszkadza w lekturze komiksu. Od razu już tłumaczę, o co chodzi, że w komiksie jest tak, że ważniejszym od tego, żeby skupiać na szczegółach na każdym kadrze, ważniejsze jest to, żeby ten komiks skończyć. Wiecie. I naprawdę często ludzie robią to w dodatku po godzinach. Ja rozumiem, że my jako klienci chcemy mieć jak najlepszy produkt. Wielu artystów chce oddać 100% siebie na tych komiksach. Ale naprawdę to nie jest nic złego, jeśli gdzieś komuś, wiecie, na trzecim planie jakaś pamper ręka nie wyjdzie, czy coś takiego, nie? No nie możemy podchodzić do tego, że bierzemy linijkę i sprawdzamy proporcje ciała na każdym kadrze, bo tak na tym nie polega ta zabawa w czytanie komiksów, więc ja tutaj w tym momencie jakby uważam, że rysunki Leszka Wicherka są świetne, ponieważ naprawdę genialnie oddaje architekturę, w ogóle klimat tych tamtych czasów, ale czasem po prostu są pewne nierówności, ale w żaden sposób to nie przeszkadza, słuchajcie. Ogółem Kot, strzały na służewcu oraz Żona dyplomaty to jest bardzo fajny komiks, kryminalny, w klimatach PRL-u z wydawnictwa Widnokrąg, więc jeśli chcielibyście taki drobny powrót w tamte czasy, to was zapraszam jeszcze raz, przypominam, seria Kot.